Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, a to jest Mounted Blade Warband z Crusaders Mod. Wracamy po długiej, długiej przerwie do naszej serii Mounted Blade Warband. Tym razem będzie to mod Crusaders, który bardzo, bardzo dużo zmienia. Pozwolę sobie już rozpocząć nową grę i w tym czasie będę wam opowiadał o tym, co możemy zastać w tej modyfikacji. Otóż mod zmienia, właściwie dodaje nam 4 bądź 5 bądź 6 frakcji nowych, do których możemy się przyłączyć. Gra jest po angielsku, ale myślę, że poradzimy sobie jakoś. Otóż już mniej więcej wiem, do jakich frakcji sobie przystąpić, bo tworzy się tam bardzo fajna historia, którą będę wam chciał przedstawić jak najszybciej. Gra dodaje fajną muzykę, którą już wprawdzie słyszycie. Dodaję w nowy styl walki, który zaprezentuję wam już zaraz po tworzeniu naszej postaci. Myślę, że mod dodaje dużo, dużo nowych broni, zbroi, jak i jednostek wojskowych. Tu weźmiemy sobie stracona. Ok. Na początek damy sobie trochę atrybutów. Myślę, że w inteligencję i jak najbardziej w zręczność. Trochę nam się więźniów przyda. Damy trochę do ataku. Myślę właśnie nad kuszą łukiem. To będzie, jeśli będziecie chcieli, to mi napiszcie, czy lepiej będzie wam się oglądać, gdy będę strzelał z łuku, czy też z kuszy. Fajny jest motyw z łukiem. Ma inną animację strzału. Nie wiem, taka nazwa może być. No i tutaj tak nasza postać wygląda. Zaraz go sobie jakoś tutaj ubierzemy. Myślę, że na początek nie będziemy się jeszcze przyłączać od razu do żadnej z frakcji, tylko będziemy jeździć sobie po całej mapie. Będziemy jeździć sobie po całej mapie i wybierać misje od różnych tam lordów. Nie wiem jak to, czy chyba lordów normalnie. Od lordów. I później, jeśli się zdecydujemy, to po prostu przyłączymy się po prostu do jakiejś frakcji. Będziemy razem z nimi wyjeżdżać na wojnę. O, i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć frakcji to są właśnie Księstwo Jeruzalem, Empire of Byzance, Fatim Empire, Country of Tripoli, Principality of Antioch i Seljukide Empire. Ja przystąpię do Jeruzalem. Właściwie to w tym mieście rozpoczniemy naszą przygodę z Mounted Blade. No i jesteśmy. Ups, nie to. Naprawdę fajnie się to przedstawia. Motyw nowego stylu walki jest naprawdę fajny. Muzyka też jak najbardziej odpowiada. Jak mówię, styl walki jest naprawdę przyjemny. Miło się to ogląda i ta muzyka w tle jest naprawdę powalająca. Tak to na początku bywa, ja zawsze przyjmuję tą misję, bo trochę tam grosza nam się zawsze przyda, prawda? I jak to na początek bywa, musimy zebrać 5 ludzi. O, i jesteśmy na naszej mapie. Jesteśmy w obrębie morza. Tu jest Fatim. Tu właśnie jesteśmy my na biało. Na zielono jest Seljuk Empire. Na czerwono są Country of Tripoli. Jeszcze są na niebiesko Principality of Antioch. Tu jeszcze dalej ten zielony się ciągnie, bardzo rozległy, jak widać. To jest cała mapa. Jest jeszcze
Bizancjem. No, Sedziek to chyba było już. Okej. No i coś, zaczniemy sobie na początek zbierać może kilku ludzi. Jeszcze nie wiem, jakie tutaj ustawione mamy poziom trudności, tak jakby. Tutaj można sobie tam poustawiać, ale jeśli będzie po prostu coś za łatwo, no to postaramy się to zmienić, nie? Tu będę przyspieszał, żeby nie tracić czasu na zbieranie na przykład ludzi. To prawda, przejdziemy sobie do misji. Co to? Richard. Porozmawiamy z nim. O, nie chcę. Man in Arms, też taka nowa jednostka. Bardzo twardzi. Okej. Okay. Dało nam się ukończyć pierwszą część z misji. Musimy teraz zaatakować czterech bandytów, którzy trzymają, którzy powiedzą nam informację na temat, gdzie szukają, gdzie możemy znaleźć brata tego kupca, prawda? Tak jak zawsze to było. Gdzie to są wszyscy? O, wszyscy do ataku i strzelać bez rozkazów. Okej, to lecimy, panowie. Nie mam jeszcze tarczy, będę musiał sobie ją załatwić. Jak wiecie, ja lubię walczyć bronią jednoręczną i tarczą. I raczej preferuję łuk od kuszy, choć tutaj coś długo troszkę z tego łuku przymierza, a z kuszy po prostu przeładuje i może strzelać, tylko właśnie z kuszy zadaje większe obrażenia, ale jest to wolniejsze, nie? Z łuku to się dzieje szybciej. Ale myślę, że z kuszy chyba jest łatwiej trafić. A to się... O, tutaj mamy tarczę. Myślę, że zamiast tego sobie posłużymy się tarczą. Jedna nam broń wystarczy. Okej, okay, ja bym pojechał jeszcze sobie tutaj spróbować kilku ludzi. Mamy 12 rekrutów jak na razie. Możemy ich awansować jako milicja. My aktualnie mamy pierwszy poziom. O, nie chcę z nimi się bić. O, dzięki. Oni pewnie by nas rozjechali. Ale jak na razie naszą misją jest dotarcie do tawerny. Przekazanie naszemu kupcowi, że udało się zdobyć informacje. Teraz musimy tylko znaleźć osą. Jest ich kryjówka, którą musimy zaatakować i uratować brata kupca. Brata? Chyba tak, brata. Atakujemy. Kurczę, nie ustawiłem sobie żadnego czasu, ale myślę, że jakoś sobie z tym faktem poradzimy. Ja będę grał na oko mniej więcej. Ale odcinki raczej preferuję, nie wiem właśnie czy długie czy krótkie, jeśli będziecie chcieli właśnie. Czasami się nie chce oglądać po prostu długich odcinków, jeśli są nużące. A czasami fajnie się ogląda takie dłuższe odcinki, prawda? Bo początek zawsze tutaj jest troszkę nudnawy. Poszło. Tam jeszcze ktoś jest. Będę chciał sobie tu zwerbować troszkę tych naszych, nie wiem jak to powiedzieć, przyjaciół, znajomych. Są w tawernach ludzie, którzy właśnie będą z nami walczyć do końca praktycznie. Na przykład jak będziemy mieli własny zamek, to oni nie mogą iść do zamku. Tylko będą zawsze z nami w naszej armii. Bardzo ładnie. No tam jeszcze walczą. Nie chcę, żeby moi teraz poginęli. Po prostu chcę, żeby zdobyli jak najwięcej doświadczenia. Jeśli ja zadam jakieś obrażenia, to automatycznie mi przyznaje troszkę doświadczenia. Bardzo ładnie. Tam widziałem jeszcze jednego, więc się spróbujemy nim zająć. Pięknie. Dostał ode mnie, a temu dołożę jeszcze. Przyjął wszystko po sprawie. O, jest. Brat. Tak, brat kupca. Ty.
bo ta muzyka naprawdę jest... aż się chce grać normalnie. Okej, udało nam się ich rozdupcyć. Oj, mogą awansować na milicję. Wyglądają tak. Od razu myślę, że dużo, dużo lepiej. Będę chciał iść najpierw w piechotę, a później postarać się o... O kurde. Spróbujemy. Oni chyba są na koniach, więc nasi to... Nie wiem, czy to trochę sobie poradzą. No coś mi przycina, niestety. Jeśli są bardzo opancerzeni, to nie damy im rady. No, chyba myślę, że mamy przegraną. Zobacz, jak fajnie wyglądają te konie w tych zbrojach. Nawet obrażenia po 7 robię, te pancerze mają naprawdę straszne. No i wytną nam wszystkich ludzi, cholera. Lipa troszkę. Nie wiem dlaczego są byli szybsi, ale no cóż. Musimy się z nimi zmierzyć niestety. Jeśli zabijemy jednego, to będzie dobrze. Cholera jasna. O, teraz to zwalą. Trzeba walczyć. Oj, dupa. Dostałem. Niestety nic tu nie mogłem zrobić. I dupa, no jesteśmy więźniami. Trochę nam się to nie poukładało na początku. Ale cóż, zaraz pozbieramy sobie nowe wojsko i będziemy się starać ich omijać jak na razie. Nie spotkaliśmy jeszcze tych zwykłych przeciwników. O, to też walczą. Udało mi się jakoś uciec, cholera jasna. Muszę zbierać nowych ludzi. Co mi oni zebrali? Kurde, strzały. Czym ja teraz będę strzelał? Okej. Hełm to jakieś taka. Trochę nieprzyzwoicie będę wyglądał, ale do cóż. Na razie tu broni zmieniać nie będę, tylko będę starał się coś, kurde, zrekrutować. No i polecimy sobie tutaj. Nic. Musimy wrócić i... Cześć, jeszcze tu może wejdziemy. To nowy dzień, więc jeszcze nie można. Wejdziemy sobie do tego. Sir Adrien LeBlanc. Witam cię. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? A, wysłać list do Jeruzalem. Akurat tam jadę, więc nie ma problemu. Tak, dobrze mówię. A nie, muszę znaleźć jakieś złoczyńce w Dihiband i go po prostu załatwić. No to tam udało mi się, zobaczymy jak to będzie. Mam konia, mam, myślałem, że mi też ukradli. Zobaczcie jak fajnie to wygląda, naprawdę jest super. Od razu klimat się zmienia i chce się grać po prostu. Nowa mapa, nowe frakcje, nowe jednostki, nowe bronie, kurde, wszystko tu się pozmieniało, prawda? Nowy styl walki nawet. To jest chyba... Tak. Szukamy tego. Jeśli dobrze zrozumiałem. A jeśli nie, to po prostu sobie pojeździmy, albo będziecie mieli cięcie czy coś. Dobra, szukamy. Ta muzyczka w tle naprawdę fajna. Czego tutaj nigdzie na razie nie widziałem, ale będziemy sobie tu pomału podróżować. Przynajmniej poznamy jedną z wiosek. To fajnie to wygląda. Jeszcze sam akurat nie miałem okazji tutaj w wiosce akurat sobie pojeździć, bo zawsze od razu dawali misję, żeby na przykład przesłać list albo załatwić jakieś pieniądze, czy tam żeby oddał czy coś w tym stylu, nie? Jakieś długi czy coś. A ja aktualnie jeszcze po wiosce nie jeździłem. Grałem tam może na różnych frakcjach, może po godzince z jednej frakcji, więc naprawdę robiłem zawsze początkowe misje. Cholera, nie ma go. 20 to jest, kurde. Dobra, zajmiemy się tym później.
na razie jedziemy do Jeruzalem. Mamy tylko jednego, kurczę. Właściwie to my sami podróżujemy, nie mamy żadnych towarzyszy. Okej, okay. Jest nasz kupiec. Przedstawia nam zawsze jak swoją historię i prosi nas o to, byśmy poprowadzili jego ludzi do walki tutaj z tutejszymi bandytami, które tutaj atakują miasto. No, jesteśmy gotowi jak najbardziej. O, jest, w końcu mogę wziąć tarczę. Tutaj jest jeden jakiś bandyta. Poszedł. Idzie następny. Myślę, że damy sobie z nimi radę. Okej. Okay. Idę za nimi, oni mniej więcej wiedzą pewnie, gdzie są nasi przeciwnicy. Na razie system walki jest świetny. Bardzo mi się podoba, dlatego wybrałem mniej więcej tą modyfikację. Jeszcze nam dodaje świetną... Ohoho, muzykę! Jaki headshot! Jeszcze ten dźwięk, jak się kogoś trafia. Świetny. Oh, prawie w głowę, dobre. No i to by było na tyle. Okej, okay, udało nam się skończyć. Tak, niech wiedzą, że ser Mateo nie zna litości. Okej, okay, mówi nam tutaj, że dać mnie to honor. I życzę nam powodzenia. Zajdźmy sobie do jakiegoś sprzedawcy. Posprzedają mu te niepotrzebne rzeczy. Okej, okay. Kurde. Przyszły właśnie ułatwić bełty. Są. Kurde, minus jeden obrażenie. Nie ma lepszych? Cholera jest. Plus jeden. O. Przydadzą nam się na pewno. No i to mówię, są różne bronie. Fajne naprawdę są tarcze z różnymi wzorami. O, 12 tysięcy. Zanim my to nazbieramy, to armor. Armor nam to bardzo też interesuje. O, na przykład. O, takie coś. Oho. Świetne są tutaj zbroje różne. No, na pewno kiedyś sobie coś kupimy. Konie. O, takie naprawdę są fajne. Ale nie mogę nawet, bo nie mam reading. Później sobie to wszystko załatwimy. Pójdźmy do zamku, może będzie król bądź jakiś lord. Od którego będziemy mogli wziąć jakąś misję, prawda? Od tego braliśmy. Król. Baudin IV, nie wiem czy to się czytam. Czy masz dla mnie jakieś zadania? Mhm. Dobra. Musimy zabić chyba kogoś. Angryn of Burglen i jest back out. O, szty w dupę, jak to daleko. O, jedziemy. Ależ od czego mamy tutaj przyspieszenie? Że napotkamy jakiś. O, nie, z tym już. Sam nie dam rady chyba. Chodź, może. Już mam pierwszych ludzi, tu jeszcze wejdziemy. To oczywiście cholera boję, żeby mnie tamci nie zaatakowali, znowu będzie lipa wtedy. O, jedziemy tutaj, rekrutujemy, no i poszukamy tego kolesia. Mam, myślę, że tu już go znajdziemy. Chyba tam, no i tu są takie podobne do tych standardowych miast, miasteczek, wsi. Gdzieś tu kurczę będzie pewnie. Ja go znajdę. Muzyczka nam się skończyła. O, jest. Zaraz sobie z nim porozmawiamy. Jak mężczyzna z mężczyzną. Muszę coś zrobić, żeby od razu mi tarczę wyciągał. To chyba muszę inaczej poustawię sobie. No, potrzebuję tylko twojej głowy. Chodź tu.
Kurde, jaki twardy. I pa! Poszedł spać. Okej, uciekamy stąd. No, minus 2 mamy. Dobra, wracamy się do Jeruzalem. Może spotkamy po drodze tych. No, nie mamy co jeść, trzeba zajechać. Trzeba koniecznie wyjechać do Jeruzalem. Okej, jesteśmy już na miejscu. Najpierw sobie właśnie kupimy coś dla naszych wojaków. Rybkę, myślę, i chleb. 100 denarów niestety nas to kosztuje. Okej. Jedźmy do zamku, do króla. Oni fajną prowadzą tą wojnę z... Zaraz wam powiem, chyba jeszcze nie nauczyłem się ich wszystkich. Me, to nie jestem. Cholera, z kim ja gadam. Gdzie jest król? Teraz tego nie znajdę. Jest. Jest. To tamten był. Chciał wrócić na tron. Pewnie pozbyć się tego króla. O, jest. Akurat do niego jeszcze list miałem już ten. Wysłać. O, Gites. Z tego co zadania to o. Tak, wezmę pieniądze, bo on się przyda. Więc niestety tamci. Czy masz jeszcze dla mnie jakieś zadanie? Oczywiście. Podatki chyba mamy zebrać z Jeruzalem. Tak jest. O, tutaj to się naprawdę... Czekam właśnie jeszcze, czy nie ma żadnych tutaj tych... są czasami w miastach występują te... Kurde, słowa mi brakuje. Jak mi się przypomni, to wam powiem, o. Tak, zignorujemy ich i dalej będziemy zbierać nasze podatki. Po prostu czasami, gdy zbieramy podatki z miasta jakiegoś lorda, to... ci wieśniacy się burzą, mieszkańcy wieśniacy danego miasta bądź ci się burzą i co, może musimy czasami w nim walczyć. Wtedy chyba więcej dostajemy właśnie z tych podatków, ale no cóż, zobaczymy jeszcze. Naprawdę, mapa fajnie się przedstawia w mod tak samo, więc jest super. O, właśnie z tym będziemy walczyć, jeśli przyłączymy się do tej frakcji. I to są... No teraz nie mogę zobaczyć niestety. Ale z nim fajnie się w ten walczy, bo oni jeżdżą na wielbłądach. Śmiesznie to wygląda naprawdę. Wow, zbieramy, zbieramy. No, Jeruzalem, duże miasto, chyba jest tutaj największe. Tak, bo rozpoczęliśmy w nim, więc jak najbardziej. Postaram się jeszcze pojeździć po różnych tych większych miastach i po wsiach, żeby troszkę ludzi nazbierać i jednak troszkę powalczyć. O, cholera, jasna. Ja tu zbieram podatki, co tu się... O, jak to zajęło miasto, to ja podatków już nie pozbieram, niestety. O, to. Chyba jest to z 12 armii. 6700, żebym nazbierał. Dołączymy.